Teraz tworzymy sobie tuleję już z wymiarami, więc tą tuleję przesunę sobie na bok i zaczniemy od początku. Na razie emptiego też usunę i chcemy na razie stworzyć sobie może tą podstawę. Więc klikam sobie Shift A, wybieramy cylinder i nadamy mu od razu odpowiednie wymiary. Chcemy, żeby tutaj szerokość, czyli nasze phi, czyli średnica, wynosiła 50 mm. Nie chciałbym zmieniać tutaj jednostek całego programu, więc będę operował sobie tu na razie na metrach, ponieważ mam tutaj jeszcze ukrytych kilka rzeczy, których nie chciałbym ruszać, więc teraz zmienimy sobie radius. Pamiętajmy, radius to jest połowa średnicy, więc musimy sobie tutaj dać połowę tego, czego chcemy, czyli 25 mm. Więc wpiszę 25 mm. Jeżeli chodzi o wysokość, chcę mieć 10 mm. Więc tutaj wpiszę sobie 10 mm. No i oczywiście muszę sobie teraz zezumować i wcisnąć kropkę, żeby mi się odpowiednio zezumowało. Tutaj mamy już odpowiednią podstawę. Teraz będziemy chcieli sobie stworzyć tą tuleję w środku. Więc klikniemy sobie znowu Shift A, wybierzemy znowu w meszu cylinder. Ten cylinder, który teraz stworzyłem, jest taki sam jak ten poprzedni, czyli ma wymiary, zobaczcie, 25 mm na 10 mm, dlatego go teraz zmienię. On miał mieć wysokość 30 mm, więc piszę tutaj 30 mm, już widzimy, że on tutaj jest. A na szerokość ma mieć 16 mm średnicy, czyli promień to będzie 8 mm. Cyk. Przejdę do widoku z przodu i przesunę go odpowiednio do góry, czyli wcisnę sobie G, Z i teraz Ctrl, żebym przesuwał tutaj po siatce, żeby on mi się tutaj ładnie zesnapował na równi z tą dolną podstawą. Teraz możemy sobie wyciąć to, co jest w środku, ale zanim to zrobimy, to ja bym chciał sobie połączyć te dwa obiekty, więc kliknę na ten pierwszy na przykład, dodam sobie z powrotem boolean, wybiorę teraz ten drugi i dajemy sobie union, strzałka w dół, apply. I już mamy jeden obiekt. A ten drugi, to jest ten, możemy usunąć. OK. Dodajemy sobie kolejny cylinder, który będzie tym w środku wycinającym. Więc daję sobie Shift A, Mesh, a następnie cylinder. Teraz chcemy, żeby on miał średnicę 12, więc jako radius piszemy 6 mm. Tutaj na wysokość nie ma znaczenia, więc ja go po prostu zeskaluję. Tutaj SZ, GZ. I tutaj zaaplikuję teraz skalę i chcemy, żeby on był tym wycinającym, więc klikamy ten zewnętrzny, dodajemy boolean, dodajemy ten, który ma być wycięty, dajemy difference, strzałka w dół, apply. Możemy usunąć ten, który miał wyciąć i zobaczcie, już jest OK. No i dobra, teraz zostało nam umieścić te cztery cylindry po środku i je wyciąć. Więc przechodzimy sobie może do widoku, a niech będzie z przodu na razie. Dodajemy taki cylinder, czyli będzie cylinder. Chcemy, żeby on miał średnicę 6, czyli promień 3. Więc wpisujemy sobie w radius 3 mm. On jest tutaj w samym środku, a ma jego środek być w odległości 10 mm tutaj od tej krawędzi. Wymiar od środka całej tulei do krawędzi to jest 25 mm, a on ma mieć 10 mm z lewej strony, więc musimy ten cylinder przesunąć o 15 mm w lewą stronę. Więc ja sobie wcisnę GX minus 0,015. No i już. Oczywiście mógłbym też w prawą stronę po prostu tu przesunąć, żeby był z prawej strony. To też nie ma większego znaczenia. Teraz przejdę sobie może nie do końca widoku z góry, żebym to jakoś widział tutaj. I chcemy sobie dodać emptiego do środka, więc dajemy sobie Shift A, następnie Empty Plane Axis, pomniejszę go, żeby nie był taki wielki, więc daję sobie tutaj S. Teraz zaaplikuję tą skalę. Zobaczmy, czy tutaj we wszystkim ja mam dobre skalę, żeby nam się tutaj nic nie poknociło. Skala jest na 1, tutaj też na 1, jest w porządku. Więc teraz chcemy, żeby punkt tego cylindra, żeby punkt jego ciężkości, ten żółty, był tutaj w środku samym, gdzie jest ten empty. Więc klikamy sobie Object, następnie Set Origin to 3D Cursor. Dodajemy sobie do tego cylindra, który chcemy powielić, modyfikator Array.
Teraz potrzebujemy cztery takie cylindry i oczywiście nie chcemy użyć tego Relative Offset, tylko Object Offset i jako Object Offset wybieramy to Empty. No i oczywiście teraz nie widać tych naszych cylindrów, bo wszystkie są tutaj w jednym miejscu. Żeby je zobaczyć, musimy obrócić naszym Empty o 90 stopni. Więc wciskamy sobie RZ i wpisujemy 90. No i już mamy te nasze cylindry tu ładnie równo porozkładane. Więc możemy sobie teraz zaaplikować. Więc dajemy strzałkę w dół, dajemy Apply. Tego Empty'ego możemy już usunąć. I chcemy wyciąć teraz te cylindry z tej naszej tulei. Więc dodajemy Add Modifier, następnie Boolean. Teraz dodajemy to, co chcemy usunąć. I dajemy strzałkę w dół, Apply. Usuniemy cylindry. I w ten oto sposób uzyskaliśmy taką tuleję wedle wymiarów, które tutaj mamy przedstawione. Teraz, żeby to jakoś wyglądało, dodam sobie tutaj materiał, nazwę go na przykład metal. Tu troszkę dodam szarości, może trochę metaliczności. Dajemy sobie prawym Shade Smooth, dodamy modyfikator, czyli dajemy Edge Split. No i już wygląda to całkiem fajnie, więc teraz sobie to umieszczę w kamerze i chcę to wyrenderować powiedzmy w ten sposób. Więc teraz sobie kliknę F12. No i tak wygląda nasz obiekt. I możemy sobie go teraz zapisać, Image Save As i to by było na tyle.